Koźlęta, koźlęta. Tak jest! Poziom trudniejszy. Gra z przeciwnikiem sterowanym przez komputer. Start! Witam Was, drogie koźlęta. Zaraz sprawdzimy, jak jesteście przygotowani do dzisiejszej lekcji. Uzupełnij wyraz brakującymi literami. Przeciągnij literki przy pomocy myszki na odpowiednie miejsce w wyrazie. Ja wiem. Czy ktoś wie? Matołku, proszę. Myślę... Oczywiście, że tak. Dobra odpowiedź. Narysuj linie łączące wyrazy pokrewne. Czy ktoś wie? Ja, Bartoszku? Ja. Minutkę. Jestem przekonany, że tak. Dobra odpowiedź. Uzupełnij wyraz odpowiednimi grupami literek. Przeciągnij grupę literek przy pomocy myszki na odpowiednie miejsce w wyrazie. Kto chce odpowiadać? Matołku, proszę. Czyżby to było... Myślę... Wydaje mi się, że... Myślę... Tak, dobrze? Prawidłowo. Narysuj linie łączące słowa, które się rymują. Proszę. Czy ktoś wie? Matołku, proszę. Niech pomyślę. Już, momencik. Wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że... Prawidłowo. Uzupełnij wyraz brakującymi literami. Przeciągnij literki przy pomocy myszki na odpowiednie miejsce w wyrazie. Kto chce odpowiadać? Matołku, proszę. Niech pomyślę. Tak. Dobra odpowiedź. Którym słowem uzupełnisz poniższe zdanie? Wskaż prawidłową odpowiedź. Czy ktoś wie? Matołku, proszę. Wydaje mi się, że... Myślę... Tak, dobrze? Dobra odpowiedź. Wskaż klikając myszką wszystkie słowa z literą Z z kropką, które znajdziesz w tekście. Czy ktoś wie? Halo? Bartoszku? Halo? Oczywiście, że tak. Oj. Czy ktoś inny chce spróbować? Matołku, proszę. Myślę... Czyżby to było... A może... Już, momencik. Myślę... Wydaje mi się, że... oczywiście, że tak. Dobrze. Którym słowem uzupełnisz poniższe... Poziom łatwiejszy. Start! Witam Was, drogie koźlęta. Zaraz sprawdzimy, jak jesteście przygotowani do dzisiejszej lekcji. Uzupełnij wyraz odpowiednią grupą literek. Przeciągnij grupę literek przy pomocy myszki na odpowiednie miejsce w wyrazie. Czy ktoś wie? Matołku, proszę. Czyżby to było... wydaje mi się, że... Niech pomyślę. Na mój kozi rozum powinno być... Dobra odpowiedź. Uzupełnij wyraz brakującą literą. Przeciągnij literkę przy pomocy myszki na odpowiednie miejsce w wyrazie. Halo? Czy ktoś wie? Matołku, proszę. A może... wydaje mi się, że... Prawidłowo. Narysuj linie łączące wyrazy o przeciwstawnym znaczeniu. Kto chce odpowiadać? Matołku, proszę. Momencik. Czyżby to... Tak, dobrze? Dobra odpowiedź. Uzupełnij wyraz brakującą literą. Wyjście.
Warsztat plastyczny. Tak! Wyjście z zabawy. Zapraszam na lekcję matematyki. Naprzód! Poziom trudny. Gra z przeciwnikiem start. Sterowanym przez... Jedno z was dostanie dzisiaj 6 z matematyki, ale musicie się postarać. Jakich figur jest najwięcej na obrazku? Proszę! Zaznacz kliknięciem właściwą odpowiedź. Kto wie, Matołku? Wydaje mi się, że... czyżby to było... Już, oczywiście, że tak. Dobra odpowiedź. Jakich figur jest najmniej na obrazku? Zaznacz kliknięciem właściwą odpowiedź. Kto wie, na to. Tak, dobrze? Dobra odpowiedź. Dopasuj do działań prawidłowe wyniki. Ustaw mnie proszę, tak, by połączyły działania z odpowiadającymi im wynikami. Kto się zgłasza? Matołku? Myślę... tak. Bardzo dobrze. Jakich figur jest najwięcej na obrazku? Zaznacz kliknięciem właściwą odpowiedź. Kto się zgłasza? Matołku? Wydaje mi się, że... Już. Wydaje mi się, że... Dobra odpowiedź. Ile kwadratów znajduje się na obrazku? Zaznacz kliknięciem właściwą odpowiedź. Kto wie? Matołku? Niech pomyślę. Myślę... Czyżby to... Wydaje mi się, że... Słusznie. Zaznacz kliknięciem prawidłowy wynik poniższego działania. Kto wie? Matołku? Oczywiście, że tak. Bardzo dobrze. Zaznacz kliknięciem prawidłowy wynik poniższego działania. Kto wie? Matołku? Czyżby to było... Tak. Bardzo dobrze. Wskaż kliknięciem liczby 30, 44 i 85. Kto się zgłasza? Matołku? Już. Momencik. Myślę, wydaje mi się, że... Słusznie.
zaznacz kliknięciem prawidłowy wynik poniższego działania. Kto się zgłasza? Ja, Matołku? Myślę, tak. Bardzo dobrze. Wyjście. Zapraszam na lekcję. Poziom łatwiej. Gra z przeciwnikiem sterowany. Jedno z was dostanie dzisiaj 6 z matematyki, ale musicie się postarać. Jakich figur jest najmniej na obrazku? Zaznacz kliknięciem właściwą odpowiedź. Kto wiem, Matołku? Myślę... A może... Niech pomyślę... Myślę... Niech pomyślę... Wydaje mi się, że... Bardzo dobrze. Ułóż liczby od najmniejszej do największej. Kto wie, Matołku? Już. Momencik. Wydaje mi się, że... Dobra odpowiedź. Zaznacz kliknięciem prawidłowy wynik poniższego działania. Kto wie, Matołku? Czyżby to było... Oczywiście, że tak. Słusznie. Wskaż kliknięcie. Wyjdź. Hotel. Halo? Ropuch Tadeusz? Halpa! Gra z przeciw. Poziom łatwiejszy. Poziom trudniejszy. Start. Witam moich małych adeptów sztuk przyrodniczych. Na dzisiejszych zajęciach zmierzycie się w pojedynku o nagrodę w postaci 6. Gotowi? Tadeuszu, mój ropuchu, wylosuj pierwsze pytanie. Co to za zwierzę? Zaznacz kliknięciem właściwą odpowiedź. Ja wiem. Niech pomyślę. Już, momencik. Wydaje mi się, że... A może... Myślę... Wydaje mi się, że... To jest dobra odpowiedź. Co to za kwiat? Słucham. Matołku. Ja... Wydaje mi się, że... Na mój kozi rozum powinno być... Oczywiście, że tak. Zaznacz kliknięciem wszystkie ptaki. Słucham. Czyżby to było... Myślę... Czyżby to było... Już. Tak. To jest dobra odpowiedź. Co to za zwierzę? Zaznacz kliknięcie właściwą odpowiedź. Wiem. Czyżby to było? Wydaje mi się, że tak. Tak, brawo! Poziom łatwiejszy. Dzień dobry, dzieci. Dzisiaj zrobimy sobie mały wyścig wiedzy przyrodniczej. Kto rozwiąże najwięcej zadań, dostanie 6 od ropucha Tadeusza. Tak, Tadeuszu? Dopasuj produkty spożywcze do roślin, od których pochodzą. Przyciągnij wyrazy w odpowiednim miejscu. Słucham. Wydaje mi się, że... Czyżby to było... A może... Na mój kozi rozum powinno być... To jest dobra odpowiedź. Przeciągnij myszką właściwe podpisy pod obrazki. Słucham. Matołku. A może... Wydaje mi się, że... Tak, brawo! Wyjście. Teatrzyk, piłka nożna na sali. Tak jest! Start. Zawodnicy są gotowi i już za moment sędzia rozpocznie spotkanie.
Cóż za piękny strzał! Strzał! Wystart. Dwóch na dwóch. Start. Zawodnicy są gotowi i już za moment sędzia rozpocznie spotkanie. Na trybunach! Wyjście. English. Lesson will begin in two. Poziom trudniej. Gra z przeciwnikiem steroidów. Good morning, my little goats. Today we're going to have... Yes. Another quiz. Whoever wants to get a 6 must get more points than the others. Are you ready? Zaznacz kliknięciem słowa, które nazywają ubrania. Who wants to answer? Matołek? Halo! Yes? Czyżby to było... Wydaje mi się, że... Oczywiście, że tak. Yes, indeed. W języku angielskim notatnik to... Who wants to answer? Matołek? Yes? Wydaje mi się, że... Of course. Zaznacz kliknięciem wyrazy, które przeczytam. Tomato. Ja wiem. Anybody? Matołek? Yes? Tu, yes? Tu. Czyżby to było... A może... Wydaje mi się, że... Myślę... Ajaj. Niech po... Tak. Dobrze? Jak w języku angielskim nazywa się przedmiot widoczny na obrazku? Zaznacz kliknięciem prawidłową odpowiedź. Who wants to answer? Matołek? Yes? Yes? Ajaj, niech pomyślę. Tak. Show. Zaznacz kliknięciem słowa, które nazywają ubrania. Who wants to answer? Matołek? Yes? Ja wiem. Wydaje mi się, że... A może... Ajaj, tak. Dobrze? Of course. Połącz w pary słowa na... Poziom łatwiejszy. Start. Hello, kids. Today we're going to have a quiz. The winner will get a 6 from me. Let's go. W języku angielskim zając to... Anybody? Matołek? Proszę! Yes? A może... Ajaj, niech pomyślę... Wydaje mi się, że... Unfortunately, no. Anyone else?
poziom łatwiejszy. Wyjście. Teatrzyk lalek. Oczywiście, że tak. Nowe przedstawienie. Królewna śnie. Czerwony start. Scena pierwsza. Mama wysyła czerwonego kapturka do chorej babci z koszyczkiem pełnym smakołyków. Czerwony kapturku, moja córeczko, babcia jest chora. Tylko uważaj na siebie, ojejku, biedna babcia. Zanieś proszę babci koszyczek pełen smakołyków. Oczywiście, mamusiu. Tylko uważaj na siebie i... Mama mówiła, żebym nie rozmawiała z nieznajomymi. Tylko uważaj na siebie i nie rozmawiaj z nieznajomymi. Scena pierwsza. Zanieś mama wysyła czerwonego kapturka do chorej babci z koszyczkiem pełnym smakołyków. Własna bajka. Kontynuuj rozpoczęte przedstawienie. Start. Scena pierwsza. Mama wysyła Tylko czerwonego kapturka do chorej babci z koszyczkiem pełnym smakołyków. Scena pierwsza. Mama wysyła czerwonego kapturka Zanieś do chorej babci z koszyczkiem pełnym smakołyków. Czerwony kapturku, moja córeczko. Ojejku, biedna babcia. Zanieś... Oczywiście. Tylko uważaj na siebie. Czerwony kapturku, moja córeczko. Babcia jest chora. Ojejku, biedna babcia. Oczywiście, mamusiu. Tylko uważaj na siebie i nie rozmawiaj z nieznajomymi. Scena druga. Czerwony kapturek spotyka złego wilka i zdradza niechcący cel swojej wyprawy. Zanieś proszę babci koszyczek pełen smakołyków. Dzień dobry, kapturku. A dokąd to idziesz? Mama mówiła, żebym nie... Ależ ja nie jestem żaden nieznajomy. Aha, już się bałam. Spieszę się do babci, która leży chora. W takim razie pozdrów babci. Do zobaczenia, wilku. A, to zły wilk. Tak, tak, dzień dobry, chodź tu. Do zobaczenia, wilku. Dzień dobry, kapturku. A dokąd to idziesz? Mama mówiła, żebym nie rozmawiała z nieznajomymi. Ależ ja nie jestem żaden nieznajomy. Jestem wilk. Przyjaciel dzieci i zwierząt. A, już się bałam. Spieszę do babci, która leży chora. Niosę jej koszyczek pełen smakołyków. W takim razie pozdrów babcię ode mnie i do zobaczenia. Do zobaczenia, wilku.
Scena pierwsza. Mama wysyła czerwonego kapturka do chorej babci z koszyczkiem pełnym smakołyków. Jaś i królewna, nowe przedstawienie. Czerwsta. Scena pierwsza. Zła macocha rozmawia ze swoim zwierciadełkiem i kiedy dowiaduje się, że Śnieżka jest od niej piękniejsza, rozkazuje łowczemu zabić Śnieżkę. Co rozkażesz pani? Co? Piękna jesteś królowo, ale zwierciadełko powiedz przeciek. La la la, jestem okrutną i złą macochą. Co rozkażesz? Jaś i nowe przedstawienie. Scena pierwsza. Jaś i Małgosia proszą tatę, żeby pozwolił im pobawić się w lesie. Gdzie my jesteśmy? Nie martw się, tato. A co? Tato, tato, czy możemy z Jasiem pójść pobawić się do lasu? Jaś, nowe własna, nowe przedstawienie. Własna bajka. Wyjście. Baba Jaga do usług. Nowe wyjście. Teatr i piłka. Hotel Królików. Tak jest! Poziom trudny. Start. Podaj królikom przedmioty, o które poproszę. Podaj mi proszę but. Czy możesz podać mi kosz? Czy możesz mi, proszę, podać rurę? Masz może guzik? Poproszę linijkę. Zobaczymy, jak zostałeś oceniony. Doskonale. Masz moje pełne poparcie. Doskonale. Króliki są zadowolone. Przed tobą następna runda. Coś białego, tak. Proszę o poduszkę. Białego. Koniecznie potrzebuję but. Podaj mi coś niebieskiego. Masz coś żółtego dla mnie? Zjadłbym miskę ryżu. Daj mi coś czerwonego. Jakiś kwiat. Szybciutko. Przydałoby mi się... miasto. A masz coś różowego dla mnie? Zobaczymy, jak zostałeś oceniony. Doskonale. Masz moje pełne poparcie. Bardzo dobrze. Doskonale. Króliki są zadowolone. Przed tobą następna runda. Daj mi to. Możesz podać mi kasetę? Szukam czegoś takiego. Dach poproszę. Ten tam. O! Potrzebna mi linijka. A co tu pasuje? Talerz, talerz, talerz! A co to jest? Co ja chciałem? A, żabę! Halo, poproszę coś takiego. Zobaczymy, jak zostałeś oceniony. Doskonale, masz moje pełne poparcie. Super! Brak mi słów. Doskonale! Króliki są zadowolone. Przed tobą następna runda. Poziom łatwiejszy. Poziom łatwiejszy. Wyjdź przed szkołę. Najmądrzejszy kozioł świata. Oczywiście. Zawód najmądrzejszy. Poziom trudniejszy. Start.
Witamy kolejnego kandydata do tytułu najmądrzejszego kozła świata w kategorii seniorów. Szczęścia będzie próbował tym razem. Zaraz, znajoma sylwetka, charakterystyczne pobekiwanie, toż to Matołek! Matołku, przypominam ci, że twoim zadaniem jest odpowiedzieć na jak najwięcej pytań z różnych dziedzin. Jeśli popełnisz choć jeden, jedyny błąd, będziemy musieli zakończyć zabawę. Poproszę o następne pytanie. Wyjść, poziom trudniejszy, wyjść, start. Witamy kolejnego kandydata do tytułu najmądrzejszego kozła świata w kategorii seniorów. Szczęścia będzie próbował tym razem koziołek Matołek z Pacanowa. Matołku, przypominam ci, że twoim zadaniem jest odpowiedzieć na jak najwięcej pytań z różnych dziedzin. Jeśli popełnisz choć jeden, jedyny błąd, będziemy musieli zakończyć zabawę. Poproszę o następne pytanie. Zaznacz kliknięciem słowa, które nazywają zwierzątka. Brawo! Poproszę o następne pytanie. Co to za drzewo? Już, momencik. Gratulacje! Poproszę o następne pytanie. Zaznacz kliknięciem prawidłowy wynik poniższego działania. Czyżby to było... Gratulacje! Poproszę o wylosowanie pytania. Połącz w pary słowa napisane po polsku z odpowiednimi wyrazami zapisanymi w języku angielskim. Gratulacje! Poproszę o następne pytanie. Uzupełnij wyraz odpowiednimi grupami literek. Przeciągnij grupy literek przy pomocy myszki na odpowiednie miejsce w wyrazie. A może... Gratulacje! Wyjść. Zawody matematyczne. Tak. Turniej słówek. Zawody matematyczne. Graf. Turniej słówek. Zawody matematyczne. Poziom trudniej. Angielskie słówka. Gra z przeciwnikiem sterowanym przez komputer. Angielskie. Poziom trud. Start. Uwaga! Start! Duck. Ależ sensacja! Mhm.
Wyjście. Turniej z zawody matematyczne. Tak. Poziom łatwiejszy. Gra z przeciwnikiem. Start. Wyjście. Zawodnicy są gotowi? Zaraz dowiemy się, który kozioł najlepiej rozwiązuje zadania z arytmetyki. Tak jest! Prawidłowy wynik! Doskonała odpowiedź! I to jest dobry wynik! Wyjście. Turniej słówek. Piłka nożna. Tak jest! Dwóch na dwóch. Zawodnicy są gotowi i już za moment sędzia rozpocznie spotkanie. To musiało skończyć się bramką! Wyjście. Gra w kapsle. Najmo, gra w kapsle. Naprzód! Gra z przeciwnikiem sterowanym przez Ameryka Północna. Rozpoczynamy wielki rajd dookoła Ameryki Północnej. Czy zawodnicy są gotowi? Ruch należy do Amerykanów. Kolej na Meksyk. Ruch Kanadyjczyków. Jaka będzie odpowiedź Amerykanów? Kolej na Meksyk. Ruch Kanadyjczyków. Jaka będzie odpowiedź Amerykanów? Kolej na Meksyk. Ruch Kanadyjczyków. Pora na Amerykanów. Czym odpowiedzą? Turniej zawody matematyczne. Piłka najmniej. Czy na pewno chcesz wyjść z programu?